Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobię pyszne pulpety ryżowo-mięsne w pomidorowym sosie. A więc zaczynamy od podsmażenia cebuli. Cebulę kroję w kostkę. Podsmażał będę na oleju. Posiekam 3 ząbki czosnku. Za chwileczkę wrzucę go do cebuli. Teraz zajmę się mięsem. Wrzucam ryż. Oczywiście ugotowany. Myślę, że tyle wystarczy. Sól. Oczywiście czarny. Roztarty pieprz w moździerzu. To jest u mnie podstawa. Jak już cebula lekko zmiękła, dorzucam czosnek. Kroję trochę natki pietruszki. I mogę dodać zeszkloną cebulę. Ta patelnia jeszcze będzie nam potrzebna, ale dopiero za chwilę. I teraz wszystko dokładnie należy wyrobić. Jak widzicie, nie daję żadnych jajek, żadnej mąki, żadnej bułki tartej, żadnego chleba namoczonego. Czyste mięso, ryż i przyprawy. Ja takie pulpety lubię bardziej mięsne niż ryżowe. A Państwo, jak uważacie? Możecie dać więcej ryżu. To odstawiam i musimy zrobić sos. W garnku roztapiam masło. Wrzucam płaską łyżkę mąki pszennej. Delikatnie na małym ogniu podsmażam. Następnie dodaję 2 łyżki koncentratu pomidorowego. Dobrze jest, jak właśnie koncentrat dostanie takiej temperatury, jak on się delikatnie podsmaży, on jest wtedy bardziej aromatyczny. Wlewam wodę. Pamiętajmy, że
sos zacznie gęstnieć w momencie, kiedy zacznie wrzeć ponownie. Dlatego wodę zawsze dolewamy stopniowo. Sos powinien być tak średnio gęsty. Dorzucam do sosu resztę masła i dodaję również porządną łyżkę musztardy. Sos musimy przyprawić. Oczywiście sól, pieprz. I jeżeli lubimy, dodajemy chili w płatkach. Ja lubię. Już mnie znacie, że u mnie liczy się ostrość. Sos musimy doprowadzić do wrzenia. Zobaczyć, jaki on będzie gęsty. Do sosu również musimy dodać trochę cukru, co jest bardzo ważne, ponieważ koncentrat pomidorowy jest kwaśny i musimy wyrównać te smaki. Myślę, że sos jest troszeczkę przygęsty. Doleję wody. Pamiętajmy, że on jeszcze nam odparuje. Możecie mi wierzyć, takie połączenie sosu pomidorowego z musztardą jest po prostu rewelacyjne. Ten sos jest naprawdę pyszny. Spróbujmy. Sos jest po prostu wyśmienity. Jest słodko-kwaśno, pikantny. A więc zestawiam z ognia. I teraz tak. Robimy pulpety. Ja robię takie większe. Wystarczy jeden lub dwa na talerz i będę najedzony. Jeżeli nie mamy takiej patelni, robimy to w naczyniu żaroodpornym. I z 800 gramów mięsa i niecałej szklanki suchego ryżu, później ugotowanego, wyszło 8 takich fajnych pulpetów. Więc teraz zalejmy je sosem. Ja już bym to jadł. Tak to wygląda pięknie. Ale nie, nie, nic bardziej mylnego. Na surowo mięsa to my jeść nie będziemy. Teraz to wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na małą godzinę. Nie przykrywam. No i pulpety są gotowe, więc nakładamy i próbujemy. Wyszły naprawdę fajnie. Zobaczcie. I sos, jaki jest nie za gęsty, nie za rzadki, jest po prostu idealny. A więc spróbujmy mojego dzieła. Zobaczcie, jakie są delikatne. Po prostu idealne. Wow. Coś wspaniałego. Sos jest słodko, kwaśno, pikantny. Do tego mięso jest bardzo delikatne.
Po prostu brak słów. Za mało sosu. Uwielbiam ten sos. To połączenie sosu pomidorowego z musztardą jest po prostu rewelacyjne. Coś wspaniałego. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego.